Dzisiaj będzie mowa o kaskaderze. Według mnie jednym z najlepszych w swojej branży. Takim, którego przy okazji bodajże filmu Wicked Eye albo Predator po raz pierwszy ujrzałem, rozpoznałem, zapamiętałem. Henry Kinji. Urodzony jako Masao Henry Kinji 2 grudnia 1943 roku. Czyli jak łatwo policzyć, facet ma 72 lata. I nadal jest aktywny zawodowo. Naprawdę, jego ostatni film, znaczy ostatni jego film, film, w którym brał udział, to taki mało znany, niskobudżetowy film pod tytułem Szybcy i Wściekli 7. Zresztą z serią Szybcy i Wściekli jest związany od początku, od części pierwszej. I na początek podam tylko kilka tytułów, bo nie będę mówił o wszystkich. Ponad 250 filmów w jego dorobku. Szklana pułapka, Matrixy, co tu mamy? 7, Predatory, Armageddon, Niezniszczalni, Transformers, Blade, Zabójcze bronie, Włoska robota, Bad Boys i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będą się przejawiały plakaty, będziecie widzieli co, gdzie, jak. To będzie pierwszy przypadek w cyklu Znani, Nieznani, kiedy plakaty się nie powtórzą. 250 plakatów, niesamowita sprawa. Ale facet jest, jak już mówiłem, przy okazji Wicked Eye'a go skojarzyłem. Jeżeli pamiętacie, w drugim Predatorze jest scena, jedna z pierwszych, kiedy nasz Danny Glover musi rozwalić gang El Scorpio. I właśnie El Scorpio, ten, który zostaje zabity przez Predatora na początku, to jest Henry Kinji. Nie jest wielkim aktorem, nie pojawia się bardzo często. W Wicked Eye na przykład pamiętam go stąd, że dostał bodajże krzesłem albo butelką w łeb i przeleciał przez bar, czy jakoś tak. Oprócz tego, że jest kaskaderem i czasami aktorem, to może nie funkcja charytatywna, aczkolwiek zajmuje się kwestią równouprawnienia czarnych Afroamerykaninów, żeby być popularnym. Nie, poprawny policzek? Nie, w dupie to mam. Żeby czarni mieli tak samo możliwość zagrania w filmach, jak i, krótko mówiąc, jak i biali, jak i żółci, zieloni, czerwoni i tak dalej, i tak dalej. W 1937 roku założył, czyli kupę lat temu, Black Stuntman Association. Jednym z pierwszych orędowników tego typu właśnie był Bill Cosby, który do tej pory było tak, że jak zatrudniali kaskaderów, jak czarny aktor miał mieć kaskadera, to był biały. Bo czarny, gdzie czarny w ogóle, co to, jak to? I Bill Cosby przy okazji swoich produkcji zaczął łamać to tabu. Jest czarny aktor, czarny kaskader, dziękuję bardzo. Czarna aktorka, czarna kaskaderka i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Henry Kinji był jednym z współtwórców, można powiedzieć w tym momencie, związku zawodowego, który trwa do dzisiaj i który pomaga czarnoskórym kaskaderom, żeby było tak, w porządku, żeby nie byli dyskryminowani, żeby mieli szansę na taką samą płacę i żeby wszystko było w porządku. Jak to wychodzi? Z różnym skutkiem, aczkolwiek teraz już nie ma czegoś takiego, a przynajmniej w wysokobudżetowych produkcjach, może amatorzy robią inaczej, że o kurde, fajnie jest ten, pomalujemy go szminką czy czymś tam, jakąś pastą do butów i będzie w ten zrobione. Nie, nie tędy droga. Zresztą Henry Kinji w sobie ma krew wielu nacji, więc może przez to chociażby czuję się, że czuję potrzebę, że tak muszę oczywiście zrobić. Bo oprócz tego, że jest w jednej części Indianinem, jest Japończykiem, Francuzem, Irlandczykiem oraz Afrykaninem.
mieszanka po prostu wybuchowa. A to, że facet jest doświadczony i doceniany, niech tylko dwa fakty powiem. Dostał Taurusa. Taurus w świecie kaskaderów to jest Oscar. Naprawdę, to jest taka nagroda, gdzie jesteś bogiem po prostu, bo dostałeś pełna nazwa World Stunt Awards Taurus. I otrzymał taką nagrodę między innymi dwa razy. Pierwszy raz otrzymał za film Taxi, nie francuska, amerykańska wersja z Queeną Latifą, wspólnie z mnóstwem innych osób jako, że powiem, składnia jednego zespołu. Oraz drugi raz otrzymał go za film Bad Boys, dwójeczka. I nominowany był do tej nagrody, do innych 14, właściwie 16 razy, jeżeli wliczyć te dwie wygrane. Więc tak, jest fajnie, facet ma pomysł, facet wie co i jak. Teraz specjalizuje się głównie jako kierowca. No, trudno darmo, już 70 na karku, no więc nie możemy się nie dziwić, że facet nie biega z pistoletami, z rakietami, z jakimiś maczetami i napiernicza się. Ale jako kaskader, kierowca jest świetny, rewelacyjny, bardzo dobrze wyszkolony i synów ma 3 albo 4 nawet. Poszli w ślady ojca oczywiście. Jest Henry Kinji Junior, jest Dorian Kinji i tak dalej, i tak dalej. Kilku chłopaków ma. Może faktem, który jakoś ujął mnie najbardziej, jest to, że jest jedną z trzech osób, jednym z trzech aktorów, można powiedzieć, który pojawia się w pierwszym i drugim Predatorze. Kolejną osobą oczywiście jest Kevin Peter Hall, a trzecia, no, tu już dla Was niespodzianka, możecie sobie wyszukać, popatrzeć, kto ma wielką rolę w pierwszej części i pojawia się w epizodzie w drugim filmie. I może to, może, nie wiem, naprawdę, może jego zawodowstwo, może fakt, że pojawia się w tak wielkiej ilości filmów i zawsze jest świetnie, fajnie, nie ma na zasadzie, o, popatrz, tu jest to, tu to, nie. Zawsze zawodowstwo. Fajnie jest, naprawdę. Chyba nawet bardziej go cenię sobie niż Zoe Bell, no ale to już mój wybór prywatny, a takie mam wybory, a nie inne. Tak czy siak, dziękuję bardzo, to wszystko. Postaram się listę, naprawdę 9 stron filmów Henry'ego Kinjiego wrzucić, plakaty i za miesiąc się widzimy w cyklu Znani Nieznani. Tym razem postaram się, nie wiem czy zdążę, wrzucić Polaka. A takowych mamy również mnóstwo. Cześć. I'm not going to ask me.